Twierdzi, że w Sumach i Charkowie Ukraińcy wzięli zakładników. To słowa o uchodźcach, którzy czekają na dworcach kolejowych. Wzięli za zakładników obcokrajowców. 6 tysięcy młodych ludzi, studentów zapędzili na dworzec kolejowy i trzymają ich trzecią dobę. Rozumiecie? Trzecią dobę. Tak, na spotkaniu z grupą personelu z rosyjskich linii lotniczych Aeroflot rosyjski prezydent tłumaczył swoją wersję tego, co dzieje się na Ukrainie. Nie wiadomo, gdzie się odbyło spotkanie. Nie są tu kapiące złotem salony Kremla, a techniczne wnętrze. Kwiaty mają tu ukryć. Sankcje to jak wypowiedzenie wojny. Na szczęście do niej nie doszło. Tak odniósł się do obowiązujących już sankcji na Rosję. Cały czas Kreml twierdzi, że jest gotów na rozmowę.